Stowarzyszenie Twoja Sprawa, w oparciu o pracę specjalnego zespołu roboczego, opracowało projekt przepisów dotyczących ochrony dzieci przed pornografią. Przedstawimy teraz, jak ma wyglądać procedura przewidziana w projekcie, czym różni się od ustawy o grach hazardowych oraz jaką rolę pełni współregulator. Przypomnijmy, że w projekcie istotną rolę pełni współregulator. Jego rolą będzie reprezentowanie różnych interesariuszy, wypracowywanie stanowisk w sytuacjach granicznych i poszukiwanie naruszeń. Będzie on również istotny, aby zapewnić bardziej elastyczne sposoby komunikacji z dostawcami treści z zagranicy. Proponujemy, aby współregulator był fundacją powołaną przepisami prawa, które przyznają mu kompetencje przewidziane w projekcie. Formuła taka jest dopuszczalna w polskim prawie i jest stosowana w innych ustawach. Organem sprawującym nadzór nad działalnością fundacji byłby minister cyfryzacji. Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych zachęca państwa członkowskie do tego, aby organy publiczne współpracowały z tego typu podmiotami. W Radzie Fundacji zasiadaliby przedstawiciele organizacji chroniących interesy dzieci i rodzin, zajmujących się ochroną prywatności, przedstawiciele przedsiębiorców, jak również przedstawiciel wyznaczony przez organ regulacyjny. Porównajmy teraz ustawę o grach hazardowych i rozwiązania zaproponowane w projekcie. Ustawa o grach hazardowych zakazuje kierowania na terytorium Polski nielegalnych gier hazardowych za pośrednictwem internetu. Jeżeli organ administracyjny, którym jest Ministerstwo Finansów, uzna, że dana domena internetowa oferująca gry hazardowe narusza ustawę, dokonuje wpisu do rejestru. Informacje o wpisie zostają automatycznie przekazane do dostawców internetu i dostawców usług finansowych. Dostawca internetu uniemożliwi wejście na wpisaną do rejestru domenę, a dostawca usług finansowych powinien zaprzestać świadczenia usług na rzecz podmiotu, którego domena została wpisana do rejestru. Konsekwencje wpisu do rejestru omawialiśmy już w poprzednim materiale. W praktyce więc dostawca gier hazardowych dowiaduje się, że został wpisany do rejestru zazwyczaj wtedy, gdy dostrzega, że ruch internetowy z Polski został wstrzymany lub zmniejszył się. Podmiot dotknięty wpisem może złożyć sprzeciw. W zależności od tego, czy sprzeciw jest uzasadniony, czy nie, minister finansów wydaje decyzję o wykreśleniu z rejestru lub odmowie wykreślenia. Na odmowę wykreślenia z rejestru można złożyć skargę do sądu administracyjnego, ale brak jest możliwości tymczasowego usunięcia wpisu z rejestru. Porównajmy teraz tę procedurę do tej, którą zaproponowaliśmy w projekcie. Uznaliśmy, że w materii, którą się zajmujemy należy zapewnić większą ochronę przedsiębiorców i tutaj ważną rolę pełniłby współregulator, który może w sposób bardziej elastyczny niż organ administracji kontaktować się z podmiotami za granicą. Po uzyskaniu wiedzy na temat naruszenia ustawy, to znaczy udostępniania kwalifikowanych treści pornograficznych bez narzędzi weryfikacji wieku, współregulator powinien tę wiedzę zweryfikować i dokonać oceny, czy ustawa jego zdaniem jest naruszana. Jeżeli dojdzie do wniosku, że naruszono ustawę, współregulator powinien powiadomić podmiot, który działa niezgodnie z prawem. Ma on obowiązek zidentyfikować adres poczty elektronicznej podmiotu przeszukując daną domenę lub oficjalne bazy prowadzone pod nazwą WHOIS, w których często znajdują się tego typu dane. Wiadomość na temat naruszenia będzie przygotowana w wielu językach i będzie zawierała informację o tym, że zdaniem współregulatora podmiot kieruje kwalifikowane treści pornograficzne w sposób niezgodny z polskim prawem. I w przypadku braku naprawienia tego naruszenia, sprawa zostanie przekazana do organu kontroli, który może wpisać domenę do rejestru. Jeżeli dana treść pornograficzna jest umieszczona nie przez właściciela domeny, ale przez użytkownika np. Na, na portalu, w którym można umieszczać takie treści to współregulator kontaktuje się z podmiotem prowadzącym domenę, a nie z użytkownikiem dystrybuującym treść. Działa wtedy zgodnie z regułami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Również tutaj czeka na działania lub stanowisko tego podmiotu. Po uzyskaniu wiadomości od współregulatora, podmiot, któremu zarzucono naruszenie ustawy, może albo naprawić to naruszenie, np. Na usuwając kwalifikowane treści pornograficzne, albo wdrażając narzędzia weryfikacji wieku. Może też przesłać swoje stanowisko współregulator przekaże to stanowisko organowi kontroli albo zdecyduje, że sprawa jest wyjaśniona i dalszych działań nie będzie. Jeżeli jednak naruszenie nie zostanie naprawione, współregulator wyśle swoją opinię do organu kontroli, wskazując, że jego zdaniem mamy do czynienia z naruszeniem. Kolejnym etapem jest niezależne badanie dokonywane przez organ kontroli, który sam musi wyrobić sobie zdanie o naruszeniu. Najpierw organ kontroli ustala, czy współregulator dochował wszystkich formalności, potem sprawdza, czy rzeczywiście naruszono ustawę, czy też nie. Informacja o podjęciu czynności sprawdzających jest publikowana dodatkowo w biuletynie informacji publicznej. Jeżeli dana treść pornograficzna jest umieszczona na portalu nie przez podmiot prowadzący dany portal, ale przez użytkownika portalu, to zamiast umieszczania informacji w biuletynie informacji publicznej, kontaktuje się z podmiotem prowadzącym portal. Jeżeli po przekazaniu lub opublikowaniu takich informacji dojdzie do usunięcia naruszeń, organ kończy procedurę. Podmiot naruszający ustawę może też przekazać swoje stanowisko, nie zgadzając się z oceną organu. To organ kontroli ostatecznie podejmuje decyzję, czy dokonać wpisu do rejestru. Jeżeli domena zostanie wpisana do rejestru, stosowne informacje są przekazywane do podmiotów dających dostęp do internetu. Jeżeli do naruszenia doszło przez użytkownika portalu, a podmiot prowadzący portal sam nie usunął kwalifikowanych treści pornograficznych, to wpisywany do rejestru jest nie portal, ale adres konta danego użytkownika. Od wpisu przysługuje sprzeciw. Jeżeli sprzeciw zostanie wniesiony, dochodzi do tymczasowego usunięcia wpisu do rejestru, chyba że naruszenie nie budzi wątpliwości. Organ wydaje decyzję administracyjną uwzględniającą lub nieuwzględniającą sprzeciw. Jeżeli sprzeciw nie zostanie uwzględniony, od decyzji organu można się odwołać. W odróżnieniu od ustawy hazardowej nie będzie to jednak skarga administracyjna rozpatrywana przez sąd administracyjny, ale pozew rozpatrywany przez sąd powszechny. Taka procedura funkcjonuje w ustawie o radiofonii i telewizji i zapewnia lepszą merytoryczną weryfikację dowodów oraz tego, czy dana treść jest kwalifikowaną treścią pornograficzną, czy nie. Wymusi to również na współregulatorze, jak i na organie kontroli, większą dbałość o materiał dowodowy i konieczność podejmowania przemyślanych decyzji. W ramach składania pozwu podmiot naruszający ustawę może wnieść o tymczasowe wykreślenie domeny z rejestru. Decyzję w tej sprawie podejmie sąd. Kiedy organ może zdecydować o tym, żeby nie wpisywać danej domeny lub adresu konta do rejestru? Po pierwsze, jeżeli naruszenie ma charakter incydentalny. Po drugie, gdy domena pokazuje na przykład stosunek seksualny, ale dzieje się to w ramach publikacji o charakterze naukowym lub edukacyjnym. Wreszcie, gdy tego typu treść jest dziełem artystycznym. Uważamy, że zarówno współregulator jak i regulator powinni skupić się na najbardziej ewidentnych naruszeniach w postaci twardej pornografii, która jest dla małoletnich najbardziej szkodliwa bez wątpienia będą pojawiały się przypadki graniczne, ale nie one obecnie są największym problemem. Jak widać w porównaniu do ustawy o grach hazardowych, projekt zawiera szereg przepisów, które mają zapewnić lepszą ochronę także podmiotom, które mogą być dotknięte wpisem do rejestru.